Cześć, jestem Kalia, to kanał No i Już. Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyć mnożenia jednomianów przez sumy algebraiczne. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Zatem będziemy mieć jednomian, czyli znak, liczba, może być jej pierwiastek, litera lub po prostu minus litera bądź sama litera. Ale nie sama liczba. I teraz tak. Tu w nawiasie będziemy mieć jeden i drugi składnik. Nasze zadanie polega na tym, że musimy wymnożyć to z tym i to z tym. I pomimo, że mamy tutaj napisane mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne, to my na spokojnie możemy tutaj mieć odejmowanie. Na przykład 2 odjąć x. To wtedy robimy dokładnie tak samo. To wymnożymy z tym, a to wymnożymy z tym. Przejdźmy zatem do zadań. Przekształć iloczyny na sumy. I zaznaczamy to sobie, jak będziemy wymnażać, czyli to z tym, to z tym. Mamy 3 razy a, to 3a i 3 razy minus 2, to minus 6. Tutaj wymnażamy razy liczbę ujemną, trzeba pamiętać o tym minusie. Minus 4 razy x to minus 4x, a tutaj minus 4 razy y to minus 4y. Tutaj ponownie wymnażamy razy liczbę ujemną i minus 5 razy minus x. Mamy tutaj dwa minusy w mnożeniu, czyli parzystą liczbę minusów. Nasz wynik będzie liczbą dodatnią. Minus 5 razy 1 to minus 5. No to teraz tutaj mamy minus 3 razy 1 trzecia, to nam się to skraca, będzie minus a. Natomiast minus 3a razy minus a to dodać 3a kwadrat. Możemy to również mieć tak zapisane i wtedy policzymy to w tą stronę, że będziemy mieć tutaj, to tutaj, to tutaj i mamy 7 razy t to 7t, odjąć 2 razy 7 to 14s i minus 7. Tutaj wkradł mi się jakiś błąd, już patrzę jak tam ma być. Ma być po prostu plus 1. No i tutaj wymnażamy. Jak mnożymy razy 1 drugą, to bierzemy po prostu połowę z danej liczby. Czyli 1 druga razy 2a to będzie a. Odjąć połowa z czwórki to 2b. I 1 druga razy minus 1, no to to jest minus 1 druga. M razy 2m to 2m kwadrat. I z tego mamy plus 3m. To teraz to z tym, to z tym i to z tym. 3 razy 2 to 6. P, R, 3 plus 5 w mnożeniu, czyli plus 15 P razy P to P kwadrat i 3 P razy minus 1 to minus 3 P. To teraz to z tym i to z tym. Będziemy mieć tak. 2, x razy x to x, kwadrat y, tu mamy minus 3 x, ale y kwadrat, a tutaj po prostu plus 5xy. Zapisz w jak najprostszej postaci. I gdy mamy postać ułamka zwykłego, w którym mamy tutaj dodawanie bądź odejmowanie, to my musimy na mianownik dzielić każdy składnik, jaki my mamy w tym liczniku. To oznacza, że robimy wszystko na 4. 4 na 4 wiadomo, 1, tutaj 2, tu 1. To jest taki spoko przykład. U góry zostaje nam 2a, dół jest przez 1, więc go po prostu opuszczamy. Plus b. To tutaj dzielimy na a. Tutaj do jedynki to do jedynki, natomiast tu zabieramy 1. Hop. Z tego zostaje nam 3. A tutaj mamy 5a. Dobra.
Tutaj możemy sobie to poskracać. Tutaj jest oczywiście mnożenie, więc to z tym i to z tym. Dlaczego? Bo tutaj będziemy mieć dalej mnożenie. Zresztą mogę zrobić Wam tak i tak, żebyście zobaczyli, że doliczymy się tego samego. To teraz ta opcja krótsza na 4. Tu 1, tu 2, tu 1. Uwaga, tu jest minus przed nawiasem, więc zrobimy sobie tak, że to jest 2a. I zamieniamy znaki na przeciwne. Tu jest dodatnia 1, będzie ujemna 1, tu jest ujemna a, będzie dodatnie a. I uwaga, tutaj mamy wyrazy podobne, więc robimy redukcję. 2a plus 1a to 3a minus 1. Hop. To teraz zróbmy tą opcję z mnożeniem. Żeby nam tutaj nic nie przeszkadzało. Mamy tak. I to wymnażamy z tym, a to wymnażamy z tym. Czyli mamy 8a minus 4 plus 4a na 4. No i tutaj każdy składnik robilibyśmy przez 4. 1, 2, 1, 1. I zwróćcie uwagę, że mamy to samo. Jest 2a minus 1 plus a. To z tym wiadomo. 3a minus 1. Dwie drogi, ten sam wynik. Jak to w matematyce jest. To tutaj. Skracamy sobie przez a. To, to i to. I to jest, moi mili. Tyle na razie. Zobaczymy, co nam wyjdzie dalej. Mamy 8b. I tutaj jest plus, czyli możemy sobie opuścić ten nawias. Jest plus b plus 3a. Na 3. Bo na tym etapie 8 na 3 nie dzieli nam się całkowicie, dlatego nie kombinujemy. Ale jak my sobie tutaj zredukujemy wyrazy podobne, to my otrzymamy 9b plus 3a na 3. I teraz już elegancko każdy składnik możemy sobie podzielić przez 3. To będzie jedyneczka, to 3, tu 1, 3b plus a. Zapisz jak najprościej a, liczbę o 100% większą od liczby o 6 mniejszej od x. Zacznijmy od tego, o 6 mniejszą od x sobie zapiszemy, czyli to jest x minus 6. A liczba o 100% większa to oznacza, że 100% na liczbę to 1. Więc liczba o 100% większa od tej to tak właściwie taki zapis, czyli dokładnie to samo. Zatem jak my mamy większą od, to musimy tutaj wprowadzić dodawanie. Mamy minus, a tutaj. Tak. Zatem mamy x plus x to 2x. Minus 6 to minus 12. Liczbę o 30% mniejszą od liczby o 10 większej od x. To znów sobie to tak rozpiszmy, że mamy liczbę o 10 większą od x i liczbę o 30% mniejszą. Czyli będziemy musieli to odjąć, a 30% tej liczby to 30% na liczbę, na ułamek dziesiętny to 0,3. Więc mamy 0,3x plus 10. I odejmowanie. Tutaj musimy to ze sobą wymnożyć. To przepisujemy. Redukujemy wyrazy podobne, czyli x z x, liczbę z liczbą. I podpunkt C. Liczbę o 150% większą od liczby. Czyli mamy x plus 2, 150% większa, na ułamek dziesiętny to 1,5. Czyli mamy 1,5, x plus 2 ma być większa, czyli będziemy to ze sobą dodawać.
wymnażamy, to przepisujemy. Redukujemy x z x, liczba z liczbą. Czyli tutaj będziemy mieć 2,5 x plus 5. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i już.